Pomysł turnieju wziął się stąd, że jakiś czas temu, dokładnie po mistrzostwach Polski zeszłorocznych, które miały miejsce w Gnieźnie, drużyna z Włoch zaproponowała nam wspólny mecz. A my stwierdziliśmy, że skoro mamy zagrać mecz, to może zagramy turniej. Włosi ostatecznie nie przyjechali, mamy nadzieję, że będą w przyszłym roku, a my gramy. Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie. A w przypadku dzieci z cukrzycą ma jeszcze dodatkowo swego rodzaju terapeutyczne działanie, bo te dzieci nie grają na co dzień ze sobą. To są dzieci z różnych miast, przyjechały dzieci z całej Polski, a tu mogą zobaczyć, że można grać, jeszcze można grać razem i że jest ich tak dużo. W życiu każdego człowieka aktywność fizyczna jest podstawą zdrowia. Tutaj nie ograniczamy się do jednej dyscypliny. Ja oczywiście tutaj odpowiadam za wątek wyślarski. Ergometr jest taką fajną, wdzięczną maszyną, na której może tak naprawdę wysuwać każdy od właśnie wieku przedszkolnego do późnego wieku seniora. Bezpieczną, z tej konkurencji zabawowej trochę się pościgaliśmy. Zresztą jeszcze do teraz jeszcze mam zadyszkę. Fajna sprawa, jeszcze nas czekają tutaj inne atrakcje lekkoatletyczne, koszykarskie, no i na końcu mecz gwiazd. Plany są na kolejne lata, bo dzięki uprzejmości gminy Suchy Las mamy tu grać co roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku wzmocnią nas drużyny z zagranicy, rozmawiamy z Holendrami, mają przyjechać Czesi, no i czekamy na Włochów. Ale przede wszystkim liczymy na to, że zwiększy się jeszcze obsada polskich drużyn.